Wiecie, co wszyscy lubią? Planszówki. Znacie kogoś, kto jak mu powiecie: ej stary, zagrajmy planszówkę, to on mówi: nie stary, ja nie lubię planszówek. Planszówki są super. Zagrajnik TV. Tylko czym tak naprawdę są planszówki? W końcu dla jednych jest to Chińczyk czy inny Dixit, a dla innych rozpisany na 5 godzin intensywnej zabawy mózgotrzep. W przypadku tych bardziej złożonych gier natomiast przez lata tradycyjnie wyróżniały się dwa przeciwstawne nurty, czyli Ameritrash i Eurogry. A choć dziś podział ten mocno się już zatarł, to tym, którzy akurat w planszówkach nie siedzą, powiem w ramach ciekawostki, że Ameritrashy to gry stawiające na klimat i fabułę i w dużej mierze opierające się na losowości, zaś Eurogry to gry starające się niemal całkowicie losowość wyeliminować, a że ponad klimat i fabułę stawiają wyszukane i często zaskakujące mechaniki, stąd bardzo często są luźno i abstrakcyjnie związane z tematem wiodącym. Nie wnikając jednak dalej w szczegóły. Planszówek jest dziś więcej niż kiedykolwiek, bo więcej niż kiedykolwiek graczy interesuje się planszówkami. Fakt, że żyjemy w złotej erze planszówek, to oczywiście świetna wiadomość, ale jednocześnie może oznaczać, że wejście w ten świat może być doświadczeniem początkowo przytłaczającym. Bo raz, że gier jest więcej niż kiedykolwiek i nie wiadomo od czego zacząć, i dwa, kiedy już coś wybierzemy, to trzeba jeszcze znaleźć chętnych do gry. I właśnie w dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać grę, która w mojej opinii może stanowić doskonały wstęp do świata nieco bardziej wymagających planszówek, jednocześnie będąc zabawną i przystępną tak dla nieco bardziej zaawansowanych graczy, jak i totalnych planszówkowych laików, niezależnie od wieku. Dziś pokażę wam grę Horrified, wydaną w Polsce przez sponsora tego filmu, czyli firmy Ravensburger. Horrified to gra stosunkowo nowa, bo na świecie miała premierę w 2019 roku. Z miejsca zdobyła uznanie krytyków, otrzymując nominację do Golden Geek 2019 w kategoriach najlepsza gra tematyczna, najlepsza gra rodzinna i najlepsza gra kooperacyjna, ale co nie mniej ważne, spotkała się także z ciepłym przyjęciem wśród członków największej planszówkowej społeczności w internecie, czyli na portalu Board Game Geek. Wyrazem tego jest średnia ocen użytkowników na poziomie 7,7, 161 pozycja w rankingu ogólnym i 23 miejsce w rankingu najlepszych gier rodzinnych. Nic więc dziwnego, że rodzimi fani planszówek z niecierpliwością oczekiwali, aż Horrified ukaże się oficjalnie także w Polsce i po polsku. No i w końcu, niemal 3 lata później, stało się i dlatego właśnie oglądacie ten film. Jak to w przypadku tego producenta bywa, czyli firmy Prospero Hall, Horrified to gra na licencji. Tym razem na tapet poszły najbardziej kultowe stwory znane z filmu wytwórni Universal Pictures, czyli Dracula, potwór Frankensteina i jego narzeczona, niewidzialny człowiek, wilkołak, mumia oraz potwór z laguny. To właśnie te maszkary obrały sobie za cel miasto i my, jako gracze, musimy się ich pozbyć. Ani więc nikt nie wciela się w maszkary, ani nie trzeba ze sobą rywalizować, bo Horrified to gra kooperacyjna, w której gracze muszą naprawdę ściśle współpracować, żeby wygrać. No właśnie, niech nie zwiedzi was kolorowo oprawa gry i podkreślany na każdym kroku fakt, że jest ona rodzinna, bo w Horrified naprawdę łatwo jest wtopić. I przekonaliśmy się o tym boleście na własnej skórze, szybko i z kretesem przegrywając nasz pierwszy mecz. Muszę jednak przyznać, że dość proste zasady, które można wytłumaczyć nowym graczom zaledwie kilkanaście minut, wcale jeszcze nie zwiastują dramatów, jakie mogą później nastąpić. Oto więc na początku gracze decydują, przeciwko jakim potworom będą grać i ile ich będzie, a następnie wybierają lub losują sobie postacie. Tych jest 7 i różnią się liczbą dostępnych punktów akcji i zdolnością specjalną. I tak na przykład odkrywca może przenosić się na dowolne pole na mapie, co czyni ją supermobilną, ale ma tylko 3 ruchy. Profesor może przemieszczać w swojej turze także postacie niezależne innych graczy, archeolog potrafi zbierać przedmioty z sąsiadujących pól, a pani burmistrz nie ma żadnych specjalnych uzdolnień, ale jako jedyna ma aż 5 dostępnych akcji. Różnice są więc niby niewielkie, ale jednak na tyle znaczące, aby każdy gracz miał to poczucie, że pełni w drużynie wyjątkową rolę. Celem graczy jest pozbycie się wszystkich maszkar, jakie w danej rozgrywce nękają miasteczko, ale wcale nie wystarczy ich po prostu zabić. Znaczy, do tego wszystko się ostatecznie sprowadza, ale żeby można było zadać ten ostatni, decydujący cios, wpierw gracze muszą spełnić określone warunki, inne w przypadku każdego stwora. I tak, żeby zabić Drakulę, wpierw trzeba zniszczyć 4 znajdujące się w mieście trumny, żeby wykończyć wilkołaka, gracze muszą wcześniej wynaleźć lek, zaś żeby pozbyć się potwora z laguny, trzeba wcześniej dotrzeć łódką do jego leża. Chyba najciekawszy jest jednak potwór Frankensteina i jego narzeczona, bo żeby przestali oni nękać mieszkańców miasta, czemu muszą nauczyć ich, jak być ludźmi, a na koniec sprawić, żeby ta dwójka się spotkała. Ale potwory różnią się też od siebie sposobem, w jaki przemieszczają się po mapie, typami ataków i specjalnymi uzdolnieniami. Taki na przykład wilkołak potrafi zaatakować wszystkie postacie na jednym polu, Dracula potrafi przemieszczać się błyskawicznie po mapie pod postacią nietoperza, a potwór z laguny jako jedyny przeprawia się przez rzekę. W efekcie walka z każdym z nich to faktycznie inne doświadczenie, no i przede wszystkim wymaga innego podejścia. A że zawsze walczymy tu z co najmniej 2 maszkarami i maksymalnie 4, to domyślacie się chyba, że sytuacja na planszy potrafi być naprawdę
skomplikowana. Zwłaszcza, że jak na grę lekką, łatwą i przyjemną w założeniach przystało, w grze nie brakuje losowości. Losowo więc pojawiają się na mapie przedmioty, niezbędne do walki z potworami i wykonania związanych z nimi zadań. Losowo przemieszczają się potwory, choć do pewnego stopnia możemy ich ruchy przewidzieć, gdyż opierają się na kilku sztywnych regułach. Losowo pojawiają się na mapie postacie niezależne, które musimy przed potworami chronić. I w końcu losowa jest liczba otrzymywanych obrażeń, bo zależne od rzutu kostką. Od szczęścia zależy wiele i zdecydowanie warto mieć to na uwadze. Sytuacja na planszy potrafi się więc zmienić diametralnie z tury na turę, a że od przegranej graczy dzieli tylko 6 śmierci, czy to postaci niezależnych, czy samych graczy, którzy jednak wracają potem do żywych w szpitalu, to sami się chyba domyślacie, że o przegraną wcale nie jest tu trudno, zwłaszcza gdy po mieście grasuje więcej potworów. No chyba że właśnie, gracze będą współpracować i to współpracować naprawdę, naprawdę ściśle. Oznacza to, że każdy musi w pełni wykorzystywać uzdolnienia swojej postaci i jak najbardziej optymalnie dysponować ograniczoną liczbą dostępnych w turze akcji. W końcu nie obejdzie się też bez wspólnego planowania posunięć parę tur do przodu i koordynowania swoich akcji. W każdym razie jedno jest pewne. To nie jest gra, w której samotny gracz może osiągnąć cokolwiek. Może być co najwyżej pożywany przez potwory raz za razem. To oczywiście oznacza, że kluczowym elementem gry są ciągłe narady, a czasem zażarte dyskusje. No i jak w każdej tego typu kooperacyjnej planszówce bywa, także tutaj istnieje ryzyko, że kontrolę nad grą przejmie jeden wszystko wiedzący gracz, nazywany też fachowo graczem alfa. Są wprawdzie planszówki, które mają zaimplementowane rozwiązania ograniczające zakusy gracza alfa, no ale Horrified nie jest jedną z nich, więc warto przypominać graczom, że niezależnie od tego, co dzieje się na planszy, ostateczną decyzję zawsze podejmuje osoba mająca w danej chwili ruch. Niby to oczywiste, ale no właśnie, trzeba to przypominać. W końcu najgorsze, co może się wydarzyć, to przegrany mecz. A to, jako się rzekło, nie zdarza się tu wcale tak rzadko. Na szczęście ani nie jest to doświadczenie przykre, bo niezależnie od wyniku, każda rozgrywka to unikatowa i zabawna przygoda, ani też gracze nie są skazani na ciągłe przegrywanie, bo w Horrified dość łatwo dostosować poziom trudności. Czy to zmieniając liczbę grasujących po mieście potworów, czy też dobierając inne maszkarony, bo niektóre jest pokonać zdecydowanie łatwiej niż inne. Jednak niezależnie od poziomu trudności, Horrified to gra naprawdę łatwa w założeniach. Łatwo i szybko tłumaczy się więc zasady, łatwo i szybko przygotowuje się plansze do gry i szybko, przyjemnie i intensywnie mijają poszczególne mecze. U nas było to średnio nieco ponad pół godziny w czterech graczy, więc domyślam się, że nawet w piątkę trudno byłoby dobić do deklarowanej na pudełku godziny. To powoduje, że po zakończonej rozgrywce pojawia się pokusa, żeby od razu spróbować kolejnej z inną ekipą potworów i wcielając się w inne postacie. Ale choć maksymalnie można grać w piątkę, a my graliśmy w czwórkę i nadal było fajnie, to jednak myślę, że najfajniej jest grać w trzy osoby. Nie trzeba wówczas tak długo czekać na swoją kolej i nieco łatwiej planować do przodu swoje posunięcia, bo między jedną turą gracza a drugą po minięciu całej kolejki, sytuacja na planszy w wariancie 4 i 5 osobowym potrafi się zmienić diametralnie. Jeżeli chodzi o wykonanie, to trudno się w Horrified do czegokolwiek przyczepić. Plansza jest kolorowa, wykonana z wielką dbałością i doskonale czytelna, a każdy element, od kart postaci po żetony przedmiotów, okraszony jest ładną ilustracją. Skoro mowa o żetonach, to na pochwałę zasługuje nie tylko zastosowany i super czytelny kod kolorystyczny, ale też fakt, że są one przypisane do konkretnych miejsc na planszy, choć w sumie wcale nie muszą. Fajnie jednak, że to właśnie w gospodzie i tylko w gospodzie można znaleźć czosnek, którym ostatecznie wykończymy wampira, a tylko na posterunku znajduje się broń palna. Choć tak naprawdę liczy się tylko kolor przedmiotu, a nie jego nazwa i obrazek. W końcu całkiem ładne są figurki potworów. Jasne, niezbyt duże i nie jakoś super dokładne, ale zdecydowanie estetyczne i myślę, że mógłby się nawet nadawać do pomalowania, gdyby ktoś przejawiał takie zapędy. Tak więc Horrified. Zanim w grę zagrałem, słyszałem, że to jedna z tych produkcji, która może zebrać przy jednym stole zarówno planszówkowych wyjadaczy, jak i zupełnych amatorów. No i okazało się, że tak jest w istocie. Bo z grona moich znajomych gra przypadła do gustu zarówno planszówkowemu laikowi, jak i absolutnemu maniakowi planszówek, który całe mieszkanie zawalone ma takimi opasłymi mózgotrzepami jak Bitoku, Brass czy Barasz. No i w końcu Horrified spodobało się także mnie i Smokowi, mimo że jako planszówkowi gracze, powiedzmy średnio zaawansowani, na co dzień preferujemy różnego rodzaju eurogry, zaś grą, od której sam zacząłem przygodę z planszówkami, jest ultra wymagający, złożony i kultowy już dziś StarCraft. Więc jeżeli szukacie łatwej, szybkiej i pomysłowej, a jednak potrafiącej stanowić miłe wyzwanie gry kooperacyjnej, Horrified może być strzałem w dziesiątkę. Zwłaszcza jeżeli lubicie klasyczne filmy grozy i planszówkowe wieczory urządzacie sobie m.in. w Halloween. No, to dajcie znać, czy gracie w planszówki, a jeżeli tak, to w jakie i co myślicie o Horrified, a jeżeli podobał wam się ten film, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. No i cóż, trzymajcie się!